I've played, of course, everyone knows, with Symphony of Rasolim in March already, but in these few days in Stavanger, you know, I just realized, and this is not a cheap compliment, it's completely true, that, you know, I sat down on the piano with a very nice feeling with the conductor, with Basamakiki, and you know, the orchestra was just immediately breathing with me as I was on the piano. It was absolutely fantastic, you know. I also don't get this experience quite often, I must say. So it was absolutely unbelievable, really. Bardzo fajny program, bo to jest jakby przekrój polskiej muzyki od XIX wieku do XXI wieku. Właściwie mamy i Chopin, koncert F-moll, mamy Bacewicz, kobieta kompozytorka i mamy Kilara i jeszcze XXI wiek, prapremiera utworu Piotra Peszata. To jakby ten program, który pokazuje norweskiej publiczności różne epoki polskiej muzyki, która jest doskonała. Największym wyzwaniem zawsze, wiesz, dla dyrygenta to, kiedy dyrygent staje się na drugim planie, po prostu tutaj, żeby jakby oddać estradzie nie tylko orkiestrze, z kim pracujemy, także solistom, więc a tutaj w tym koncercie mamy dwóch solistów, więc jeden to pianista, ale to jest Chopin, to wszyscy znamy, to nic nowego nie ma, oprócz interpretacji znakomitej naszego pianisty Martin Garcia. Ale wyzwanie to jest obecność malarza w utworze, w prapremierze, którą zagramy. Więc solista jest malarz, a jeśli do tego nie jako dyrygent, tutaj nie tylko moje zadanie jest dyrygowanie i orkiestrą, ale także są pewne zadania aktorskie, które są niekoniecznie związane jakby z czym, co grają muzycy. Jestem bardzo ciekaw wynikiem pracy, czyli dzisiaj na koncercie, jak ten obraz będzie wyglądał i jak ja będę przedstawiony. Współpraca z artystą wizualnym Grzegorzem Martem jest zawsze polem wielkiego eksperymentu. Największym wyzwaniem było zbliżenie tych dwóch światów, świata dźwiękowego i wizualnego, czyli między innymi myślenie o dźwięku malarsko i o obrazie dźwiękowo, bowiem wszystkie akcje dźwiękowe mają odwzorowanie w płaszczyźnie obrazu, natomiast w drugą stronę również. Każde działanie Grzegorza inicjuje warstwę dźwiękową, elektroniczną, elektroakustyczną warstwę dźwiękową. Współpraca z Piotrem Peszatem to zawsze konkret. Współpraca z Symfonią Warsowią to jakość. I bardzo się cieszę, że mogliśmy przygotować wspólnie utwór zaprezentowany w Norwegii. Utwór, w którym bardzo istotną rolą był proces malarski. Charakterystyczny dla mojego działania proces, w którym podążam za obrazem ruchomym, próbując go utrwalić z pomocą flamastra czy pędzla, ale również dzięki temu grania, ponieważ do płótna podłączone są mikrofony, zbierają cały dźwięk malowania, wszystkie szmery, stuki i są przetwarzane przez Piotra, są impulsem do powstania muzyki. Właściwie w całym dziele ta warstwa elektroakustyczna w 90% wydobywa się z płótna. Nie zawsze jest to oczywiście zaprezentowane w sposób dosłowny. Często te efekty nie pojawiają się tak bezpośrednio. Nie czujemy tej relacji tak bezpośrednio, niemniej właśnie po to jest początek utworu, czyli ta bardzo prosta relacja, każdy gest dyrygenta, każdy gest malarza równa się gestowi muzycznemu. Na płótnie wyświetlamy muzyków, którzy oprócz muzyki w partyturze mają też zapisy gestów, spojrzeń do kamery. Music Action było pierwszym działaniem, które zrealizowaliśmy w tak dużym składzie osobowym we współpracy z Symfonią Warsowią. Wcześniej nasze wcześniejsze działania były zdecydowanie bardziej kameralne. Z pewnością było to duże wyzwanie też zaprosić muzyków, instrumentalistów do aktywnego udziału w tym muzycznym performance'ie czy dziele muzycznym. W sensie ich świadomości ciała, obecności na scenie, nie tylko dźwiękowej, instrumentalnej jako wykonawcy,
instrumentaliści, ale też właśnie performerzy. Wykorzystując metodę, którą stosuję, wykonaliśmy utwór muzyczny zakomponowany przez Piotra.